Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada na dziś: uważaj przy wyrównaniu na zaznaczonym obszarze. O co dokładnie chodzi? Tu mam dane i one są ładnie wyrównane na zaznaczonym obszarze. Mogę sobie nacisnąć Ctrl 1 i podejrzeć wyrównanie. To jest poziomo wyrównaj zaznaczenie do środka. I dzięki temu tak ładnie się wyrównuje. Takie formatowanie jest znacznie lepsze od scalania komórek, szczególnie jeśli chodzi o nagłówki tab, ale czasami nie sprawdza się tak, jakby chciał. I tu właśnie tworzyłem sobie pisanie dla mnie plik Excela i wyszło mi coś takiego, że jak sobie tutaj dużo rzeczy modyfikuję, to te wartości zaczynają na siebie nachodzić i zamazują się tutaj tak coraz więcej tak coraz więcej wartości się zamazuje na siebie. Tak, jeszcze mogę chyba trochę. O, teraz to już bardzo dużo krzaczków powstało. I mogę to wyczyścić, zaznaczając. Tak, zaznaczyłem ten obszar i one tutaj poznikały. Tutaj mam jeszcze trochę. O, tak, pozaznaczałem i one się wyczyściły. Tylko że jak usunę, to znowu pojawiają się takie mazy. Nie chcę ich. I niestety klawisz F9 odświeżania nie działa. Ja tu sobie skorzystam z funkcji los, żeby pokazać, że naciskany jest F9, to wtedy właśnie funkcja los działa. Tak, tu się F9 naciskam i ona przyjmuje odpowiednio różne wartości. Tak, wyczyszczę sobie tutaj. Jeszcze raz tu wprowadzę wartość, którą zmieni tu na dole. No i co? Naciskam F9 i ona na te mozaiki pod spodem nie wpływa. Trzeba tak zaznaczyć obszar i wtedy to znika. Tylko że jeśli ja tutaj bardzo często wprowadzam zmiany, bo testuję sobie pewne strategie, to takie rozwiązanie jest niestety chybione. I co ciekawe, taka sytuacja nie zawsze występuje. Tak, tu mam też komórki, które są właśnie sformatowane w ten sam sposób. Wyrównanie zaznaczone do środka. Ok. Tak, zmieniłem tu wartość, mogę jeszcze zmienić z powrotem i cały czas no to wygląda w porządku. Najprawdopodobniej w większości sytuacji to wygląda, że ma wpływ tutaj szerokość kolumny i przy liczbach, że tu właśnie jak się pojawiły na dole płotki, że to w dużym mierze właśnie wpływa na pojawienie się tego błędu. I w tej sytuacji znacznie wygodniej dla mnie jest jednak skorzystać z tego scalania komórek. No i wtedy tutaj jak tu zmieniam wartość, to on ładnie się tu odświeża i pokazuje prawidłowo bez nachodzenia na siebie danych. No i w tej sytuacji scalanie komórek sprawdza się lepiej od wyrównania na zaznaczonym obszarze. Zachęcam Cię do subskrypcji po więcej porad i informacji na temat Excela.